80., będąc jednak pod dość dużą presją, nie tylko społeczną, ale i też swoich własnych, nazwijmy to, nadzorców, pracodawców, musieli tworzyć coś tak naprawdę z niczego. I tutaj pojawiają się fantastyczne anegdoty, chociażby przemycane procesory w kanapkach przez granicę zachodnią do prototypów komputerów polskich. Staram się dowiedzieć, jak one działały. To jest fascynujące, że teraz nasz telefon jest normalnie 3 razy lepszy niż komputer, który poleciał w kosmos. To naprawdę to takie wielkie komputery, szafy wielkości całego domu, teraz się mieszczą w ręce normalnie. To jest fascynujące w tych starych komputerach po prostu.